Dzień dobry. Kolejne dzisiaj nasze spotkanie, nasza przerwa na uwalnianie i przyjmowanie. Dzisiaj będziemy uwalniać pragnienia. Zanim to zrobimy, to oczywiście pokrótce opowiem, czym są te pragnienia. Znowu, to była inspiracja z wczorajszego warsztatu, bo wczoraj zakończyłam tą swoją część warsztatową dotyczącą kursu Jak dojść do równowagi ciała i umysłu. No i to była taka dodatkowy warsztat, ponieważ ze wszystkimi materiałami nie zmieściłam się w 6 warsztatów, więc potrzebny był jeszcze jeden. No ale to wszystko ma być przekazane, tyle ćwiczeń, ile zaplanowane, więc to wszystko myślę, że uczestnicy dostali więcej niż pewnie się spodziewali, także warto do tych warsztatów wracać. A dzisiaj mamy właśnie kolejną, już bodajże 6. spotkanie, przerwa na uwalnianie i przyjmowanie, tak żeby stało się to dla Was pewnym rytuałem, kontaktem ze swoimi emocjami. O, witaj Basiu, dajcie znać, jak tam się czujecie, powoli się zbieramy. Dzisiaj fajny temat i tak jak mówię, inspiracja. Zawsze nie wiem, co będziemy uwalniać. Być może czasami będzie tak, że po prostu to, co jest tu i teraz, ale faktycznie wczoraj tam może 2-3 osoby napisały dotyczące pragnień, że były zdziwione, że te pragnienia są w nich i że one mogą być przeszkodą do osiągnięcia celów. Więc chciałam dzisiaj pokrótce o tym opowiedzieć, dlaczego tak jest. I ja mam nadzieję, że internet, bo znowu się nie przyłączyłam, ale okej, na razie jest dobrze. I powiemy sobie o tym i oczywiście uwolnimy pragnienia. Temat dosyć niezrozumiały, bo w różnych źródłach możecie coś innego spotkać, ale ja Wam dzisiaj wyjaśnię, czy faktycznie te Wasze cele nie są czasami pragnieniem, uzależnieniem. A jeśli coś Wam idzie pod górkę, coś jest nie tak, bardzo trudno Wam osiągnąć ten cel, to na 99% macie w sobie silne pragnienie, pożądanie czegoś. No i dobrze. To możemy zacząć, żeby nie przedłużać, więc pragnienie to inaczej poczucie braku. To oczekiwanie, żądza, uzależnienie. I zobaczcie, w mapie Hawkinsa, znanej Wam, pożądanie, pragnienie jest to poziom powyżej strachu, poniżej złości. Pożądanie, uczucie, pragnienie, proces zniewolenie, wizja życia rozczarowujące, wizja Boga odmawiający. I o co tu chodzi? Jeszcze Budda też mówił o tym, że źródłem każdego cierpienia jest pragnienie. Eliminacja pragnienia jest eliminacją cierpienia. To jest cecha naszego umysłu w zasadzie, więc im bardziej jesteśmy i identyfikujemy się ze swoim umysłem, czyli wierzymy w to, co ten umysł nasz produkuje, zaprogramowany zresztą umysł, to umysł chce na coś czekać. Umysł cały czas chce coś, czego aktualnie nie masz. To jest też zadziwiające i to możesz poznać po takich sytuacjach, kiedy gdzieś wyjeżdżasz, jesteś gdzieś na wczasach, no niby wszystko jest fajnie, a Twój umysł Ci podpowiada, że nie, a było lepiej w tym miejscu, a cały czas gdzieś błądzi, bo to jest cecha umysłu. Umysł błądzi między przeszłością a przyszłością. To jest jego naturalna cecha. Wciąż na coś czeka, to też jest cecha umysłu. Jak jesteś w tu i teraz i obserwujesz siebie, swoje myśli, to, co się dzieje z Twoim ciałem, wychodzisz poza swój umysł. Jesteś jakby w tu i teraz. Nie masz
myśli związanych, one są, bo umysł je cały czas generuje, bo umysł to jest potok myśli, tak? To nie jest narząd, bo mózg jest narządem, umysł to jest potok myśli, niekończący się strumień, ale ty możesz nad nim zapanować i to jest kluczowe. To jest kluczowe, ja to zawsze powtarzam. Uwalnianie energii, emocji to jest jedno i zapanowanie nad swoim umysłem. Ok, im więcej my będziemy uwalniać energii, emocji, tym bardziej nasz umysł się będzie uspokajał, bo energia emocji połączona jest z tysiącem różnych myśli związanych z tą emocją, więc to jest taki proces, wiecie, i zapanowanie nad umysłem, i uwalnianie emocji, czyli na dwóch poziomach, po to, żeby zmieniło się wasze działanie, a za tym efekty, tak? Bo na siłę tych działań nie zmienisz. Więc umysł też nie chce rozwoju, szuka komfortu, bezpieczeństwa, tak? Natomiast nasza część, gdzieś na, część nas szuka właśnie rozwoju. Wie o tym, że my mamy tu wykorzystać nasz potencjał, że my mamy zaakceptować i pokochać siebie najlepiej jak potrafimy. I to jest nasz jakby taki główny cel. Natomiast no, nasz umysł bardzo często nas stawia opór temu, co jest. Pragnienie jest przeszkodą w realizacji jakiegokolwiek celu. I sprawdź teraz, czy czasami ty nie masz w tym momencie, że twoje cele stały się twoim uzależnieniem. To jest bardzo ważne. Czyli tak, decyzja bez pragnienia jest tym, co zamienia intencje, czyli te twoje cele, w działanie i w realne efekty. Tak? Czyli podjęcie decyzji bez pragnień tego, żeby to się zrealizowało, jakby zapoczątkowuje konkretne, skuteczne działania i efekty. Kiedy twój cel staje się uzależnieniem? Uzależnienie, inaczej pragnienie. Kiedy bardzo coś chcesz, a to nie dzieje się, tak? Kiedy masz jakiś cel, zapisany cel, bo ja wam bardzo często o tym przypominam, mówię, że potrzebujecie mieć cel, potrzebujecie mieć intencje, decyzje, cokolwiek, żeby twój umysł wiedział, na czym się skoncentrować. Ale, tu jest ale, jeśli ty wierzysz, że jak osiągniesz ten cel, to wtedy będziesz spokojna, szczęśliwa, bezpieczna, nie wiem, cokolwiek jeszcze przychodzi, że wtedy zaakceptujesz siebie, to muszę cię wyprowadzić z błędu, bo to nie jest możliwe, że ten cel spowoduje, że ty będziesz szczęśliwa, spokojna, będziesz czuła się bezpiecznie i będziesz akceptowała siebie, tak? Bo jeśli to jest cel dotyczący twojego ciała, to nie jest możliwe. Dlaczego? To na chwilę oczywiście cię ucieszy. Tak, to spełnienie, realizacja tego celu. Jeśli oczywiście mówimy, jeśli jesteś na tych niższych poziomach świadomości, walczysz, zmagasz się cały czas, to na chwilę cię ucieszy, usatysfakcjonuje, sprawi ci jakąś radość, ale zaraz wrócisz do swojego poziomu świadomości, do swoich trudnych myśli i sobie mówisz, okej, to osiągnęłam, to wcale nic takiego nie było. No dobra, no to ja chcę więcej, ja chcę lepiej, ważę tyle, to ja chcę mniej, zarabiam tyle, to ja chcę więcej. I tak w kółko i w kółko, bo to cię wcale nie satysfakcjonuje, wcale nie powoduje, że czujesz większy spokój, większe bezpieczeństwo, większą radość i akceptację. Pragnienie, uzależnienie, to jest też to, o, tak. Nie mam pojęcia, Doris, to nie do mnie pytanie. Takie techniczne to ja nie mam pojęcia, jeśli chodzi o takie rzeczy. Nie wiem, raz daję powiadomienie, raz nie daję. Mi daje, ale no nie mam pojęcia. To trzeba by było się gdzieś dopytać. Czyli tak, jeśli bardzo, bardzo czegoś chcesz, a twój umysł też z natury jest niecierpliwy, to on chce teraz,
Tak? Na przykład masz jakiś cel, by zarabiać tyle i tyle, albo masz jakiś cel, by twoje ciało doszło do równowagi. I twój umysł wierzy w to, że ty w sposób magiczny zrobisz to w przeciągu, nie wiem, tygodnia, miesiąca. No, twój umysł jakiś właśnie tworzy ramy i właśnie wtedy to nastąpi. I czekasz, aż spadnie ci to z nieba. Co to powoduje? Przez to, że ten umysł jest niecierpliwy, to zaczynają się w nas odzywać nasze stłumione oczywiście emocje. Czyli lęk, czy faktycznie ja to osiągnę. Bo zobacz, jak uzależniasz od tego celu spokój, szczęście, radość, bezpieczeństwo, akceptację siebie, pokochanie siebie i tak dalej, no to ten cel będzie wywoływał w tobie emocje. Czy ja ten cel osiągnę? Lęk, tak? Lęk, panika, jeśli już się zbliżam do jakiegoś terminu. Złość, że jeszcze tego nie mam, wstyd, poczucie winy, żal, że tego nie mam, bezsilność, tak? I różne takie rzeczy. Więc jeśli twój cel jest uzależnieniem, czyli ty uzależniasz swoje poczucie szczęścia, że leży w realizacji tego pragnienia, no to niestety efektów będzie brak. Bo tu nie ma w ogóle wolności, tak? Jesteś w więzach tego, zobacz, poziom pożądanie 125 to naprawdę jest niski poziom świadomości i tutaj my nadal walczymy, zmagamy się, kręcimy się po prostu w kółko. Tak? Nie mamy takich efektów, które by Was satysfakcjonowały. Tak naprawdę radość, spokój, bezpieczeństwo możesz poczuć tylko i wyłącznie tu i teraz. Nie ma innej opcji. Nie w przyszłości, nie w przeszłości, tak? Możesz tutaj z tym, co masz, z tym, jak wyglądasz, z tym, co cię otacza, możesz poczuć spokój, możesz poczuć satysfakcję. Nie w przyszłości, jak osiągniesz ten cel, ani nie w przeszłości. Pragnienie, pożądanie to koncentracja na tym, czego nie masz. Nie. Pragnienie nie jest to samo, co marzenie. Marzenie to też, wiecie, ja lubię nazywać marzenie jako cel, bo to jest inaczej. Moje marzenia są moimi celami i one mają gdzieś konkretną, powiedzmy, w przeciągu roku mają jakieś ramy czasowe, ale na przykład w przeciągu roku, tak, tego, żeby też sobie aż tak mocno, czy w przeciągu 3 miesięcy, jeśli wiem, że to jest realne, czy w przeciągu pół roku, tak, bo mam też takie krótkoterminowe i długoterminowe cele, pragnienie, bo teraz są ludzie, którzy piszą o tym, że to ma być takie pragnienie z serca, a nie z umysłu. Ale ja w ogóle staram się nie używać tego słowa pragnienie, bo to automatycznie uruchamia w Was emocje. To jest koncentracja się na braku, no bo pragniesz czegoś, czego nie masz, tak? Czyli koncentracja na braku, a koncentracja na braku powoduje jeszcze większy brak w tym obszarze. Masz jeszcze mniej tego, czego pragniesz. Jeśli czujesz jakieś przeszkody, tak? Jeśli czujesz, że coś ci nie idzie, brak efektów, to na 100% masz silne pożądanie tego, pragnienie. Bo tak jak jeszcze raz podkreślam, pragnienia, pożądania wzbudzają w tobie emocje. Lęk, złość, wstyd, poczucie winy, bo to jest nasz umysł. Umysł pragnie już to mieć, tu i teraz. Tak jak wczoraj dziewczyny tam pisały, że sobie taki dały cel, że chciałyby schudnąć do świąt. Dlaczego? Dlatego, że będą oceniane przez rodzinę. Albo chciałyby schudnąć do wakacji. No bo dlaczego? Dlatego, że jak ubiorą, nie wiem, krótkie spodenki, no to będzie to widoczne i ludzie będą ich oceniać. I tu nie ma efektów. To jest walka, zmaganie się, tracenie tylko energii. Nie będzie efektów, bo po pierwsze, twój cel, redukcja, tak? Szybka redukcja wagi, nawet jak ci się to powiedzie, no bo możesz zastosować głodówkę, możesz zastosować naprawdę jakieś restrykcyjne ćwiczenia i może ci się to udać, ale później twoje ciało upomni się po swoje.
Jeśli nie uwolnisz lęk, jeśli nie spotkasz się z przyczynami twojej tkanki tłuszczowej, z przekonaniami negatywnymi na swój temat, na temat swojego ciała, to to zaraz pięknie ci się odbuduje. Tak? Więc to my, jeśli chcemy, nasze ciało ma dojść do równowagi, tak? Do idealnej dla nas równowagi. I to ta właśnie presja, co Joanna teraz pisze, presja, ciśnienie powoduje, że jest jeszcze większe napięcie, powoduje jeszcze większy lęk, rozumiecie? To jest w drugą stronę działa. I po pierwsze, jeszcze tam była intencja, że co moja rodzina powie, co inni powiedzą. Więc nie robisz tego z miłości dla siebie. Tam nie ma takiej intencji, dlaczego to chcesz zrobić. Tak jak ja często właśnie, jak piszesz cel, intencje, jak ktoś pracuje z dziennikiem emocji, przecież tam wszystko jest. Dlaczego chcesz zrealizować ten cel? Dlatego, żeby udowodnić komuś coś? Dlatego, żeby się pokazać, żeby zobaczyć, jaka ja jestem piękna i zgrabna? Dlatego, żeby inni zobaczyli, jak ja dużo zarabiam? Ty masz, w ten sposób rozwijasz się. Ty z szacunku i z miłości do swojego ciała dochodzisz do równowagi. Równowagi przede wszystkim emocjonalno-mentalnej. To ciało, bo przecież umysł twój to jest ciało. Tak jak jest tam zaprogramowany twój umysł, tak wygląda twoje ciało, tak? Trzeba po prostu na to z miłością popatrzeć i cały czas rozkodowywać ten swój umysł i uwalniać emocje w związku ze swoim ciałem czy jakimkolwiek obszarem życia. Jeśli masz nadal negatywne przekonania na temat swojego ciała czy jakiegokolwiek obszaru życia, no to co ma tam się zmienić, tak? I jeszcze intencja, dlaczego to chcesz zrobić. Jeśli dla innych, to zapomnij o efektach. Dla siebie skutkiem ubocznym jest szczupła sylwetka. Zdrowa, witalna, dużo energii w sobie. To jest skutek uboczny. Więc pragnienie sukcesu, szczęścia, tego, żeby, nie wiem, osiągnąć tyle i tyle, to są bardzo trudne emocje. I tu jest, jakby muszę to mieć. To jest taka, wiecie, to jest trochę tak podświadomie. Ja muszę to mieć, ja muszę to zdobyć. Bo jak nie, to co? To będę nieszczęśliwa, to będę smutna, to będę się karać. To nie jest w ogóle tędy droga. Zobacz, to jest na zewnątrz ciebie, tak? Być może chodzi o finanse, być może chodzi o szczupłą sylwetkę. To jest coś na zewnątrz, a akceptacja siebie, bezpieczeństwo, radość, spokój, to są stany wewnętrzne. One nie zależą od czynników zewnętrznych, bo tak jak ci mówię, na chwilę nawet jak ci się życie zmieni, super, pójdzie w dobrym kierunku, ucieszysz się, ale za chwilę, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Jeśli nie uwolnisz energii emocji, to i tak spowodujesz to, że to, co na chwilę ci się udało osiągnąć, to i tak to zniszczysz. Tak? Bo tak działa energia. Podobne przyciąga podobne. Jeśli masz w sobie złość, będzie jeszcze więcej złości. Jeśli masz w sobie lęk, będzie jeszcze więcej lęku. To jest codzienna praktyka. To okej, robimy to małymi krokami. Wczoraj było podsumowanie, były rytuały. Ja dzisiaj je na grupę też tam udostępnię. Więc to są takie małe rzeczy, które budują nam energię, które tworzą nam dzień. Codzienne uwalnianie, spotykanie się ze swoimi emocjami, myślami, czyli wychodzenie poza ten nasz umysł. Zasadniczą kwestią, jeśli chodzi o twoje cele, o twoje intencje, jest to, że ma towarzyszyć temu wolność, tak? Czyli ty świadomie dokonujesz wyboru, że twoje ciało dochodzi do równowagi, tak? Albo że zarabiasz tyle i tyle. I teraz może cię rozczaruje, ale to nie jest tak, że to spłynie z ciebie, tak? Po prostu spadnie to na ciebie jak grom z jasnego nieba, najlepiej po tygodniu. Ten cel, intencja powoduje, jeśli nie ma oczywiście tam pragnień i różnych emocji kryjących się pod tym celem, to ty uruchomisz odpowiednie działanie.
bo swoje działanie trzeba wykonać. Tak? To, że ja sobie ustaliłam cel dotyczący swojego ciała, nie wiem, z rok temu, bo to nawet, słuchajcie, rok temu, to powoduje, że teraz od dłuższego czasu, tak, ćwiczę 3 razy w tygodniu, plus czwarty jest tenis, plus codziennie chodzę do lasu na minimum 40 minut, plus odżywianie, które mi służy, no i tak dalej, woda, jakby to się składa na szereg czynności, ale zobaczycie, że samo ustalenie celu powoduje, że wyjdą z Was emocje, że będą wychodzić z Was emocje właśnie wstydu, poczucia winy, lęku i to jest do uwolnienia, bo wiesz o tym, że bardzo ciężko jest na siłę zmienić działania, bo to jest znowu walka, zmaganie się. Dlatego mówimy, dlatego tłumaczę, uwalniaj energię lęku, uwalniaj emocje, które kryją się za tym celem, uwalniaj emocje, które dotyczą tego obszaru, emocje i przekonania dotyczące tego obszaru, tak? Uwalniaj to, bo inaczej nie pojawi się to działanie. Nawet jak ono się pojawi, to ono się pojawi na chwilę. Zaraz zapomnisz, zaraz przestaniesz. Więc na pierwsze co koncentrujesz się na Twoich myślach, przekonaniach, na uwalnianiu. I działanie krok po kroku włączasz. Zobaczysz, że na początku to będzie, nie wiem, może raz w tygodniu jakieś ćwiczenia, może 2 razy w tygodniu. Powoli będziesz mieć więcej energii do tego, żeby w końcu zacząć działać. To jest bardzo ważne. Umysł sądzi, że potrzebne Ci jest to pożądanie, pragnienie silne, żeby osiągnąć ten cel. A jest wręcz przeciwnie, bo to jest kod, że ja muszę ciężko pracować. To jest zmaganie się, to jest walka ze swoim ciałem cały czas, to jest walka z rzeczywistością. Na wyższym poziomie świadomości, tak? Czy to już na odwadze nawet, czy na ochocie, ochota to jest taki optymizm, nie wspomnę o akceptacji. To są poziomy świadomości, kiedy Ty decydujesz się, tak? Kiedy Ty uruchamiasz po prostu działanie, czekajcie, bo ktoś dzwoni, uruchamiasz cele poprzez decyzję, zaangażowanie się. To jest Twój wybór, nie zniewolenie. Cel nie jest Twoim zniewoleniem. Cel jest Twoim wyborem. I to jest duża różnica. I teraz ja zdaję sobie z tego sprawę, że być może nawet trudno Ci sobie to, trudno to poczuć. Bo to jest tak, niektóre moje cele, może ja tak powiem, były osiągane po prostu tak. Ja je sobie spisywałam. Oczywiście one nie były po miesiącu czy po dwóch, ale ja je gdzieś tam zapisywałam. To nie wiem, z 10 lat temu i zapominałam o nich. Jak wygląda moja praca, jak długo pracuję, ile dni w tygodniu pracuję, ile zarabiam, ile ważę, jak wygląda moje ciało, też z takimi szczegółami. I czy ja się do tego przywiązywałam? Absolutnie nie. Ja robiłam swoje. Ja dbałam o swój poziom energii. Ja rozwijałam miłość do siebie, akceptację do siebie. Ten cel już był zapisany i mój umysł dążył do tego, ale czasami to się działo dopiero po roku, kiedy ja uwolniłam te emocje, przekonania, kiedy cały czas było to dążenie przede wszystkim do pokochania siebie, uwalniania lęku i uruchomieniu właśnie przez to tych skutecznych działań. Kiedy miałam cel, na którym się bardzo mocno koncentrowałam i na którym dochodziły właśnie pragnienia. Ja o tym wiedziałam, że to jest moje pragnienie, że ja uzależniałam, kiedy ja uzależniałam swoje poczucie szczęścia, zadowolenia, czy ja ten cel osiągnę, to szło mi jak po gruzie. Tak, to było bardzo trudno i oczywiście ja to widziałam, że tu idzie, tu jest mało efektów, więc przez długi, długi czas, nie mówię, że codziennie, ale często uwalniałam pragnienia. Pragnienia dotyczące realizacji tego konkretnego celu. Bo to wiązało się z tym, że ja odczuwałam smutek, że tego jeszcze nie mam, odczuwałam, nie wiem, lęk,
tak? I jakieś różne z tym związane. Więc pod tym pragnieniem kryło się lęk, złość i inne rzeczy, i te związane z tym pragnieniem uwalniałam emocje. Pani Aniu, czy nieuwolnione pragnienie może się wyrażać w bardzo silnym napięciu w barkach? No, oczywiście, że tak. Wszelkie napięcia, które mamy w ciele, ja Wam też kiedyś o tym mówiłam, że to są bloki mięśniowe, które są już stworzone w dzieciństwie. Tak? I my uwalniamy bardzo często te emocje, nawet nie wiedząc, czego to dotyczy. Tak? Czy to mama mi powiedziała, czy dostałam kablem kiedyś od mamy, czy cokolwiek. Ta energia emocji tak czy inaczej jest uwalniana. Tak? Niekoniecznie musimy sobie przypominać tą sytuację, to wydarzenie. Ale pragnienia bardzo często w ciele powodują napięcie, powodują presję, ciśnienie i taki duży pośpiech. Tak, że ja muszę to mieć i ja to muszę mieć najlepiej za tydzień, za dwa. Słuchajcie, okej, sobie też pisałam o domu, tak, więc te moje cele, ale tam, gdzie mieszkałam, w dwupokojowym mieszkaniu z mężem i z dzieckiem, było mi też super. Rozumiecie, miałam tam świetnych sąsiadów, dziecko tam się, no było mi tam bardzo wygodnie, że dziecko ma sąsiada naprzeciwko, z którym się codziennie bawi, więc było super. Ale oczywiście przestrzeń większa jak najbardziej była wskazana, więc sobie zapisałam ten cel odnośnie domu. Ale czy ja pragnęłam tego domu? Absolutnie nie, bo mi było dobrze tam, gdzie też byłam. I to się zrealizowało na tamten, jak ja sobie ten cel napisałam, to było wręcz niemożliwe. A to się zrealizowało w przeciągu roku. Nawet nie wiem, czy nie pół roku. Tak? Znaczy pierwsze kroki oczywiście, bo to wiadomo, jakiś proces z domem trwa. Więc to, na czym najbardziej nam zależy, chcemy mocno coś zmienić, ten obszar naszego życia, to będziemy mieć najwięcej trudności. Bo my jesteśmy, wiecie, my generujemy przez to te emocje, a nasz cel jest na przykład z tego poziomu, tak? Czyli on jest o wiele wyżej, w cudzysłowie, niż my jesteśmy. Więc tu jest wtedy walka, zmaganie się. A jeśli ty energetycznie dorośniesz do tego celu, to wtedy ten cel jakby w sposób naturalny osiągasz. Co to znaczy dorosnąć energetycznie? No to znaczy cały czas uwalniać energię emocji, przyjmować, czyli to, co generalnie robimy. Czyli tak, im więcej masz wewnętrznej swobody w sobie, to, co jest Twoim celem, zaczyna manifestować się bez wysiłku. I oczywiście powtarzanie tych celów, intencji, to jest odciskanie na podświadomości tego, co ma się zrealizować. Ale Ty nie pragniesz tego. Jeśli pojawia się pragnienie, to codziennie uwalniaj pragnienia, lęki, złość dotyczące tego celu. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Możesz sobie oczywiście wyobrażać, ja zawsze to mówię, wyobrażać ten cel z miłością, jak to się już stworzyło, bo to już należy do Ciebie. Ale kiedy to należy do Ciebie? I dlaczego to należy do Ciebie? Tylko potrzebujesz pozwolić sobie na zamanifestowanie się tego. Bo na niższych poziomach świadomości świat postrzegany jest jako negatywny, odmawiający, drażniący, niechętny Tobie, jak tu jesteś. Bo zobacz, wizja życia, jaką Ty masz. Żałosne, złe, beznadziejne, tragiczne, przerażające, rozczarowujące, tak? No bo jak są pożądania to są jednocześnie oczekiwania, a jak są oczekiwania, to są rozczarowania. Antagonistyczne, wymagające, a dopiero przy odwadze jest to wykonalne, dalej jest satysfakcjonujące, dalej jest pełne nadziei, dalej jest harmonijne, sensowne, dobrotliwe, kompletne, doskonałe. Tak? I po prostu jest. Więc rozumiecie, im jesteśmy bardziej w tych emocjach, tym bardziej nasza rzeczywistość wygląda tak, jak przed chwilą czytałam, tak? Rozczarowująco, tragicznie i tak dalej. Na wyższych poziomach świadomości życie jest doskonałe, takie jakie jest, tak? Doświadczasz to, co cię, jakby doświadczasz tego, że świat jest dla ciebie
obdarowujący, kochający, jak taki rodzic dba też o Ciebie, bo Ty wysyłasz energię spokoju, akceptacji, miłości, więc co świat Ci daje z powrotem? Lęk Ci daje? Złość Ci daje? No nie, daje Ci to samo i jeszcze więcej tego. Tak? Więc jeśli Ty się koncentrujesz na braku, a jeszcze tego nie mam, a kiedy to będę mieć, tak? I generujesz te emocje, nawet dotyczące zdrowia, nie jest to istotne. Tak? Doceń teraz, co masz, jeśli widzisz, jeśli chodzisz, jeśli, nie wiem, w miarę funkcjonujesz, to doceń to. Od tego zacznij, tak? Że możesz iść, że możesz codziennie coś zrobić dla swojego zdrowia. Dobra, najważniejsze jest to, jak Ty się czujesz codziennie ze sobą, tak? Jeśli Twoim celem jest podnieść jakość Twojego życia w jakimś obszarze życia dla Ciebie ważnym, to, co potrzebujesz robić, to podnosić swój poziom energii codziennie. I jest na to mnóstwo sposobów. Pierwsze co, to uwalniasz energię emocji. Tak? Przyjmujesz to, co na dany moment potrzebujesz. Jest mnóstwo mini rytuałów, których znacie, a niektórzy poznają je, będąc na moich kursach, więc jest mnóstwo rzeczy, które trwają 2 minuty, a które zmieniają naszą energię. I to nie jest oszukiwanie, tak? Że to jest na chwilę. Choć cząstkę tej energii uwalniasz, okej, i tak jeszcze będziesz miał lęk, i tak jeszcze będziesz miał złość, ale z czasem one się wyczerpią. Im mniej będzie w Tobie lęku, tym więcej będziesz doświadczać miłości dla siebie i dla innych. Dobra, co jeszcze? Tak, patrzę sobie, notatki zrobiłam, żeby Wam jeszcze to opowiedzieć. Bardzo często Twój umysł przejmuje nad Tobą kontrolę. Ja mówię, kto jest większy, Ty czy Twój umysł? No i bardzo często Twój umysł, bo wierzysz mu, wierzysz, że coś jest z Tobą nie tak. Wierzysz, że jak osiągniesz ten cel, to będziesz spokojna. Tak? Wierzysz, że jak dojdzie Twoje ciało do idealnej równowagi, to wtedy będzie pełnia szczęścia. Wymyślisz coś innego. Wierzysz w myśli, że coś jest z Tobą nie tak. A to są tylko i wyłącznie Twoje myśli, a nie rzeczywistość. Tak? To nie jest rzeczywistość, tylko to są Twoje myśli na temat siebie i na temat rzeczywistości. Każdy z nas może mieć inny świat i doświadczać zupełnie różnych rzeczy. I to jest, bo tam ktoś mówi, a to może być niesprawiedliwe. To jest bardzo sprawiedliwe. To jest bardzo sprawiedliwe. Bo to jest energia, którą masz w sobie. Taką, jaką masz energię w sobie, taką dostajesz więcej. I oczywiście tu nie możemy mieć poczucia winy w związku z tym, tylko my przyjmujemy odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Mamy pewne konsekwencje. Jeśli trzymamy się emocji jakiejś, to my mamy swoje konsekwencje, nic więcej. My nie musimy się karać. A może coś się nam nie manifestuje, bo po prostu nie jest nam to w życiu pisane. Może tak być, ale żebyście nie złapały się w jakąś pułapkę, że bardzo często się tak mówi, a tak miało być, a właśnie widać to nie jest mi właśnie pisane, czy coś w tym stylu. Więc no, tutaj potrzebujemy sprawdzić, może tak być, oczywiście, że po drodze nasz umysł sobie to wymyślił, tak? I wierzy w to, że to jest dla nas korzystne, a zmieniając naszą energetykę, uwalniając emocje, okazuje się, że ten cel jest zupełnie już inny, że my jesteśmy już zupełnie na innym poziomie i to już nie jest spójne z nami. Też tak może być. Obserwujcie to, tak, w sobie. Czekajcie. Od niedzieli mam grypę. Zastanawiałam się, jakim cudem zachorowałam. Dużo się ruszam, jem zdrowe jedzenie, dużo przebywam na powierzchni, tylko jako księgowa, płacowa, ostatnie miesiące mnie wykończyły psychicznie. I teraz mnie olśniło, dlaczego zachorowałam. Choroba dała mi czas dla siebie. No widzisz, Doris, tak? Dokładnie.
Fajnie tu napisałaś, że właśnie zastanawiałam się, dlaczego, jakim cudem zachorowałam. No niby to zdrowe jedzenie, a za chwilę, zobacz, a za chwilę ostatnie miesiące wykończyły mnie psychicznie. No to masz odpowiedź. Twój umysł był przeciążony, styki ci się przepaliły, krótko mówiąc, tak? Był dużo chaos, dużo myśli, czy zdążę, czy dam radę, czy to obrobię, tak? Jakieś różne myśli. I to, że niby masz wypracowane te nawyki zdrowego żywienia, ruchu, to jest jedno. Ale psychika to jest coś, co nas jakby powoduje, że okej, stop, dalej nie pojedziesz tak. Potrzebujesz odpocząć, potrzebujesz czasu. Zawsze jakieś niedomaganie to jest zatrzymanie. Zatrzymaj się w końcu, bo pędzisz. To nie jest korzystne dla Ciebie, że tak pędzisz. Zrób pauzę. Przyjrzyj się sobie. Tak? To jest informacja po prostu dla nas. I pięknie ją też odczytałaś, Doris. Dobra. Bardzo często ten nasz kochany, zaprogramowany umysł ma tam wygrane różne nieciekawe dla nas rzeczy. I my potrzebujemy się dowiedzieć, co to są za rzeczy, dlatego pracujemy z dziennikiem i uwalniamy energię emocji. Teraz tak, jeśli chcesz zmienić coś, jeśli chcesz więcej miłości, to co trzeba zrobić? Zacząć ją więcej wyrażać, tak? Zaczynamy od siebie, nie z zewnątrz, że ktoś, książę z bajki, przyniesie Ci po prostu, nie wiem, prezenty, wyzwoli Cię, tak? Wyzwoli Cię. To jest magiczne myślenie, to są bajki o księżniczkach i tak dalej. To jest wdrukowane też w nasz umysł bardzo często, że ktoś nas wyzwoli z naszego cierpienia. No, mam tu niestety niezbyt dobrą informację. Nikt Ciebie nie wyzwoli, jedynie Ty sama, tak? Swój umysł masz cały czas ze sobą. Nawet jak wyjedziesz z tego kraju, czy gdziekolwiek, i tak umysł zabierasz ze sobą, tak? On Cię w końcu dopadnie. On Cię w końcu, nawet jak na chwilę będzie dobrze, to i tak za chwilę popłyniesz, jeśli nie masz porządku w sobie, tak? Jeśli nie czujesz się dobrze ze sobą, jeśli nie akceptujesz siebie, swojego ciała. Czyli chcesz miłości? Zacznij ją więcej wyrażać. Poprzez dobre słowo przede wszystkim dla Ciebie, poprzez samo współczucie. To jest zrozumienie swoich mechanizmów, emocji i tak dalej, myśli, to mówiliśmy na kursie. Poprzez akceptację coraz większą siebie, chociażby poprzez odciskanie na podświadomości, coraz bardziej kocham i akceptuję siebie, tak? Popatrzenie sobie rano w oczy, poprzez uśmiech. Chcesz więcej radości, zacznij wyrażać większy dystans do siebie, do swoich myśli. Uśmiechaj się do tych tragicznych myśli, bo już i tak Ci się nie uda, haha, i znowu, tak, znowu to mam, musisz łapać to, a jesteś beznadziejna, czyżby? Znowu uśmiechaj się do tych negatywnych myśli, traktuj to jako wybryki małego dziecka, bo to jest zaprogramowany Twój umysł. Ty masz zapanować nad tym, bo nie jesteś umysłem, nie jesteś emocjami, jesteś obserwatorem, uważnością. Chcesz dostatku? To zobacz, ile już masz. Doceń to, co masz. Dawaj uśmiech, dawaj słowo, dawaj kwiatka, bądź hojna w jakikolwiek sposób, dla siebie i dla innych. To, czego Ci brakuje dzisiaj, zacznij odnajdywać w sobie. Zacznij częściej wyrażać. Tak? Bardzo ważny dla mnie warsztat. Rozumiałam, że najsilniejszą u mnie nieuwolnioną emocją jest pragnienie kontroli i akceptacji. Tak, i pragnienie akceptacji. Dokładnie. Bo my myślimy, bo tak zostaliśmy nauczeni, zaprogramowani, że to jest z zewnątrz. Tak? Mnie podróże daleko służą. Wtedy zostawiam swoje traumy w Polsce, a tam żyję tu i teraz. Koncentruję się na tym, żeby poznawać, odkrywać, czerpać z wyjazdu jak najwięcej i nie mam czasu na rozmyślanie o traumach. Dobrze, Kasia, ale to nie znaczy, że ich nie ma, tak? To nie znaczy, że od nich, bo to jest tu i teraz. Jesteś w podróży, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, tak? Cieszymy się tym, co jest. Oczywiście, inna energia tam jest, tak? Jedziemy do Hiszpanii, tam są inne programy, inne kody, oczywiście też podobne, ale tam aż nie ma takich silnych, takiego cierpienia, takiego wgranego cierpienia, jak w nasz naród moralizatorsko-religijny i tam różne rzeczy. Możemy poczuć większą ulgę, ale jakbyś zamieszkała tam,
Tak? Gwarantuję Ci, że to i tak wróci. To tak jak w małżeństwie. Zaczynamy, małżeństwo. Jest super, fajnie, przez jakiś czas się układa, tak? Coś jest ok, a później zmienił się. No nie zmienił się, po prostu te programy, małżeństwo, dziecko zostały uruchomione po Twoich rodzicach, po Twoich przodkach. Wszystko zaczyna z automatu z Ciebie wychodzić. To, czego nauczyłaś się w przeszłości. Jeśli nie ma tam świadomości, to wszystko wyjdzie. Oczywiście, jak pracujemy świadomie, to pewnie, że można o wiele więcej, tak? Będąc na tych właśnie wakacjach, możemy tu i teraz obserwować, smakować, uruchamiać wszystkie zmysły, cieszyć się tym. I to też jest dla nas bardzo kojące i korzystne, tak? Natomiast jeśli nie mamy uwolnionych energii, emocji, jeśli nadal źle o sobie myślimy, to z czasem to i tak wyjdzie. Pojawi się okazja, jak ja to mówię, okazja. Pojawi się sytuacja, pojawi się osoba, która wyciągnie z nas te emocje. Dobra, słuchajcie, bo nie będziemy, chcemy już zrobić pragnienia, bo to miało być, wiecie. Czyli emocje są naszymi przewodnikami. Mówią nam o tym, co będziemy przyciągać w przyszłości, tak? Emocje tu i teraz. Jeśli czujesz bezsilność, smutek, żal, nie możesz zmienić swojego myślenia na tu i teraz, jest Ci ciężko nawet wejść w proces uwalniania, powiedz sobie stop i zajmij się czymś. Nie wiem, włącz, możesz powiedzieć, mam wpływ na swoje myśli, mogę zapanować nad swoim umysłem. Włącz muzykę relaksacyjną, kąpiel, spacer, sprzątanie, cokolwiek. Ty naprawdę masz na to wpływ, tak? Ty masz na to wpływ. Dużo rzeczy można zrobić. Jak już się uspokoisz, możesz wtedy wziąć arkusz i możesz uwolnić energię emocji. Pamiętaj, dbaj o swój poziom energii, o swoje samopoczucie. Gdyż to będzie zależało od tego, jakie efekty będziesz mieć w życiu. W jaki sposób będziesz działać. Taki cytat dla Was na koniec i robimy uwalnianie. Widzisz, powiedział na koniec mistrz, świat nie jest ani dobry, ani zły sam w sobie. Wobec człowieka świat jest obojętny. Wszystko, co się dzieje wokół nas, jest tylko odzwierciedleniem naszych myśli, uczuć, pragnień i działań. Świat to jedno wielkie lustro. Bo tak jak Wam wspominałam, świat dla każdego może być zupełnie inny. I to jest sprawiedliwe. Dobra. Zamknij sobie oczy. Okej, ktoś nie ma świadomości. Być może zyska taką świadomość za rok, za dwa. Może, wiecie, może tak, a może nie. Dobra. Zamknij sobie teraz oczy. Zrób 3 świadome oddechy. Nie, Ewa, to nie jest tak, że kilka wcieleń to trwa. A może tak być, aha, w tym sensie, tak, tak. W tym sensie, że jesteśmy gotowi na to. To tak. Dokładnie, i trzeba uszanować też tą duszę, bo to są jej indywidualne, konkretne doświadczenia. A my czasami na siłę, na chama, chcemy kogoś zmienić. I to jest brak szacunku dla tego człowieka, dla jego duszy, dla jego ścieżki, doświadczenia. Pragnienie kontroli, pragnienie, aby zmienić kogoś, coś, świat, ludzi, przeszłość, siebie, wynikają z braku, z awersji, wynikają z fałszywego przekonania, że źródło mocy znajduje się na zewnątrz nas i musimy je zdobyć. Czyli musimy zdobyć szczęście, miłość, sukces, pieniądze.
wtedy nasz umysł jest rozproszony, brak mu koncentracji, kręci się w kółko, nie może się zdecydować, trudno jest mu podejmować decyzje. I to najczęściej jest związane z pragnieniami. Gdy uwolnisz pragnienia, a trochę może to potrwać, w danym temacie, natychmiast wiesz, co masz robić. Zamiast dyskomfortu, frustracji, czujesz jasność i klarowność. Z każdym uwolnieniem programu pragnienia będziesz się czuć coraz lepiej. Sprawdź to na sobie. Będziesz czuć się lżej. Nie będzie takiej presji. Więc teraz wybierz sobie dla siebie Twoje zagadnienie. Najtrudniejsze, taki najbardziej emocjonalny temat, który masz. Jakiś problem, lekcję, którą chcesz zmienić jak najszybciej lub kontrolować. To jeśli masz już wybrany ten temat, swój obszar, być może to dotyczy Twojego ciała, a może to dotyczy Twoich relacji, Twoich finansów, odczuj w sobie, jak duża jest presja w Tobie, żeby to osiągnąć. Jak duże pojawia się ciśnienie w Tobie, pragnienie tego, pożądanie. Może warto tu zastosować jakąś metaforę i zobaczyć, jak duże jest to pragnienie. Jak byś mógł sobie wyobrazić to swoje pragnienie, jak ono jest duże, dotyczące tego konkretnego Twojego tematu. Możesz to sobie wyobrazić, jak taki głaz duży, jakiś ciężar. Jak duże jest to pragnienie? Pragnienie zmiany. Tego, co jest obecnie. Poczuj, jakie emocje uruchamiają się w Tobie. Jaka energia się kryje za pragnieniem, za pożądaniem tego. Poczuj, co to pragnienie robi z Twoim ciałem. Poczuj, zobacz, doświadcz. Co to pragnienie generuje u Ciebie? Gdzie napina się Twoje ciało? Co się z nim dzieje? Kiedy złapiesz z tym kontakt, to teraz Twoja decyzja. Czy Twoją decyzją, intencją jest uwolnić to pragnienie zmiany, najlepiej jak potrafisz, tak czy nie? A czy to zrobisz, czy uwolnisz? I wyobraź sobie, że tam, gdzie czujesz najwięcej takiego napięcia w swoim ciele, to otwierasz w tym miejscu wyobraźni drzwi i pozwalasz tej całej energii, która się kryje za tym pragnieniem, uwolnić. Opuszcza Twoje ciało.
całe to pragnienie i energia, która się za tym kryje. Nawet czasami ciężko to nazwać. Może to jest lęk, może to jest złość, może to są różne mieszanki energii, które się kryje za tym pragnieniem. Bo to jest brak akceptacji tego, co jest teraz. A tylko przyjęcie tego, co stworzyłaś do tej pory, może spowodować, że to się zmieni, ale w sposób naturalny, dlatego że będziesz mieć energię do tego, by uruchomić odpowiednie działanie. Więc jeszcze raz, skoncentruj się na pragnieniu zmiany, być może Twojego ciała, Twojego zdrowia, finansów, relacji. Zobacz, jak duże jest to pragnienie. Odczuj je w swoim ciele. Poczuj tą energię, co on robi, to pragnienie z Tobą. I teraz, czy Twoją decyzją, intencją jest uwolnić to pragnienie? Tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? I znowu sobie wyobraź, że poprzez decyzję dajesz informację dla swojego umysłu, by puścił to pragnienie i wraz z nim całą energię, która się kryje za tym pragnieniem. Zrób głęboki wdech i pozwól tej energii odejść. Być może masz w sobie pragnienie miłości, pragnienie, by to inni dali Ci tą miłość, bo odczuwasz jej brak. I to jest takie, tego się nauczyłaś, że jak czujesz czegoś brak, to że musisz uzupełnić to z zewnątrz. I to wywołuje lęk. Lęk przed odrzuceniem. Lęk, czy to dostaniesz, czy na pewno, kiedy dostaniesz. Więc teraz, czy Twoją intencją i decyzją jest uwolnić pragnienie miłości? Tak czy nie? A czy to zrobisz, czy uwolnisz najlepiej jak potrafisz? Kiedy? I zrób głęboki wdech i pozwól tej energii odejść. Sprawdź, jak dużo jest w Tobie pragnienia miłości, pragnienia bycia kochaną, kochanym. Możesz znowu sobie to w jakiś sposób wyobrazić, to pragnienie, jak ono jest duże. Co to powoduje w Twoim ciele? To, że Ty pragniesz miłości. Ty ją masz w sobie. Wystarczy się otworzyć serce na siebie. Ale poprzez wiele zranień to serce często jest zamknięte, boisz się. A to niestety powoduje, że przyciągasz jeszcze więcej trudnych dla siebie sytuacji. Więc zobacz, co się dzieje z Twoim ciałem, kiedy Ty pragniesz miłości. Czy Twoją intencją i decyzją jest uwolnić energię miłości? Pragnienie miłości, pragnienie, ciśnienie, presja. Całą energię, która się kryje za tym pragnieniem. Być może poczucie winy, wstyd, lęk, złość. Czy to zrobisz, tak czy nie? Kiedy? Zrób głęboki wdech. Otwórz w tym miejscu w ciele, gdzie czujesz tą presję, to ciśnienie w sobie. I pozwól tej całej energii odejść. Możesz sobie ten proces wyobrazić. Czy masz w sobie pragnienie akceptacji, aprobaty ze strony innych ludzi? Chcesz, żeby inni Cię akceptowali? Bo sama tego w sobie nie masz i chcesz to uzyskać z zewnątrz.
Wierzysz w to, że inni ci to dadzą, a ty nic nie musisz. Więc teraz zobacz, co się dzieje z twoim ciałem, jak pragniesz tej akceptacji, aprobaty. Więc teraz, czy twoją intencją i decyzją jest uwolnić to pragnienie akceptacji, tak czy nie? A czy to zrobisz, czy uwolnisz, kiedy? Zrób głęboki wdech i pozwól tej energii odejść. Poczuj większą lekkość, swobodę, oddech w swoim ciele. Poczuj większy spokój. To, że zaczynasz mieć wolność, wolność wyboru, że to od ciebie zależy, a nie od innych. Przyjmij teraz do swojego ciała więcej akceptacji, energię akceptacji. Poczuj, jaka ona jest. Być może łatwiej ci będzie połączyć się z tą energią akceptacji, jak powiesz do siebie: jestem w porządku, taka jaka jestem teraz. Jestem w procesie rozwoju. Jestem w porządku, taka jaka jestem teraz. To wszystko wokół mnie jest w porządku. Ja się uczę, rozwijam. Połącz się z tą energią akceptacji. Z każdym wdechem przyjmujesz akceptację, spokój i odpowiednie działanie. Poczuj, jak ta energia akceptacji wypełnia całe twoje ciało. Jakie to jest przyjemne zanurzyć się w tym. Kiedy odpuszczasz presję, kiedy z tego poziomu akceptacji ty decydujesz, ty działasz, pozwalasz sobie, żeby ten cel zamanifestować. I zrób głęboki wdech i wydech i otwórz oczy, przeciągnij się, możesz poziewać, tak żeby się to zapisało. I do tego można wracać, tak naprawdę to można sobie powtarzać wciąż te pytania przez około 15 minut, czyli uwalnianie pragnień, zmiany tego, co potrzebujesz, uwalnianie pragnienia miłości, uwalnianie pragnienia akceptacji. Więc to jest do uwalniania na bieżąco, jeśli czujesz, cała energia, która się kryje za tym pragnieniem, jeśli czujesz, że jest jakiś opór, że coś ci nie idzie. No więc słuchajcie, na tym skończymy. Cieszę się, że macie ten czas, że możecie się spotkać ze sobą. No i co, w środę, poczekajcie, w środę to już będzie, aha, to już będzie po świętach, więc się spotykamy, tak, w środę się spotykamy za tydzień na uwalnianiu. Będą w czwartek, będzie już jakiś pierwszy wstęp do, tak, tak, to jest decyzja, moja decyzja, że ja mam wpływ na swój umysł.
że ja mam wpływ na swoje emocje. To jest moja decyzja, tak, a nie pragnienie. Dobra. Co chciałam, że za tydzień będzie uwalnianie i zaczniemy sobie cykl nowych tutaj na grupie bezpłatnych warsztatów, ale to Wam napiszę jeszcze w postach. Także słuchajcie, dziękuję za dzisiaj, pięknego dnia, dużo, dużo energii Wam życzę. Pa, sprawdźcie, jak Wam się poziom energii podniósł, tak? Do zobaczenia, pa. Dzięki.